moich źrenic wyczytasz jedynie o mat. Zapierdalam po nocach, może bym jebnął babkę. Jak mi się odbija z oczach, to się kurwo tempo patrzę. Nie było o sukach, było o plance. Jak piszę i przypalam, no to mówię, że coś machnę. When they hear the sound of the drum, they'll be saying, oh lord, here they come. Yeah, here we come. Huh, here we come. Here we come. Here we come. Cześć wszystkim, bardzo serdecznie, ja jestem Dominika, to jest kolejny odcinek z FIFA 18 kariera Śląskiem Wrocław. Pomału kontynuujemy naszą karierę, aktualnie mamy w kalendarzu marzec 2018, czyli no jeszcze daleko brakuje. Przed nami mecz, w sumie trzy mecze. Pierwszy mecz to jest z Sanencją, drugi z Wisłą Kraków, a trzeci z Płockiem Gliwice. Czyli tak, ten mecz u siebie, ten na wyjeździe i ten u siebie. I teraz to się zastanawiam, czy symulować te mecze, czy nie. Bo na początku musimy na pewno tej dać do przodu, obraz tuj. Oj, to mi wyszło. Przydałoby się właśnie teraz pozmieniać ich tutaj. Tutaj też nie wiem jak za bardzo co zrobić, bo sprawiam wyjść tym składem i chyba tym wyjdziemy na ten mecz. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc chyba próbujemy grać. Więc co, lecimy z pierwszym meczem, dzisiaj 3, tak jak mówiłem. No i co, gramy. Piłkarze się rozgrzewają na rozgrzewce, jak widzicie, Marcin Robak na pierwszym planie, który w tym sezonie naprawdę rozegrał dobry sezon. No i lecimy. Śląsk Wrocław kontra Sandencja, gramy na stadionie Śląska Wrocław. World Stadium to chyba się na stadion nazywa? Chyba tak, nie chcę się jebnąć, ale to chyba tak się nazywa. Więc co, lecimy z pierwszą połową. Mam nadzieję, że będzie dużo emocji, więc zaczynamy. A tu będzie akcja, Marcin Robak, to jest 1-0, dziękuję, do widzenia. Tak to się robi, trzecia minuta, Śląsk prowadzi już 1-0. Po naprawdę ładnej akcji, nie sądziłem, że ta piłka dojdzie do Marcina Robaka. Ale doszła, prowadzimy 1-0, ładna tutaj klepka, przyjęcie w ogóle, jak on zgubił obrońcę. No i prowadzimy z tendencją 1-0. U siebie nic nowego. Jak tu w ogóle Śląsk klepie tą piłkę? Wy widzicie jak to łatwo wychodzi? To po prostu strzał i bramka. No lol, ja jestem w szoku. Naprawdę, no Marcin Robak druga bramka w tym meczu, 8 minuta. A ja sobie tylko klepię piłką, no patrzcie na to, klepu, 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 przyjęcie, strzał techniczny pod poprzeczkę, piękna bramka, siedzi. No i prowadzimy już 2-0. Nie pamiętam jak mi szło w poprzednim odcinku, ale w tym naprawdę zaczyna się imponująco. Śląsku, oby tak dalej, chociaż już tutaj jakby tą grupę mi trzosko, znaczy grupę tą zasadniczą mamy już wygraną, więc pół jakby drogi już jest przed nami, za nami w sumie. No i teraz tylko poczekać, aż będzie grupa mistrzowska i mam nadzieję, że Śląsk puchar i lecimy. Nie wiem, ja się bawię, no ja się po prostu bawię, Robak hat-trick, no. No nie wiem, gram na chyba zawodowcu i ja ich klepię po prostu, no ja nie wiem co mam zrobić, no nie wiem, no patrzcie na to. Klep, tu zejście, zatrzymanie się, pyk i z voleja 3-0, bramka się nawet nie ruszył, no nawet nie ruszył ręki. No nie ruszył się, no. No i 3-0. Która to jest w ogóle minuta? 24, Robak hat-trick. O, jakby tak dzisiaj poszło w odcinku, to byłoby świetnie. Wacek, poprzeczka. No nie wierzę w to po prostu. No wszystko mi w tym meczu po prostu wychodzi. No właśnie, ten strzał, no i poprzeczka. Spojenie jeszcze, no tym bardziej. No nie wierzę w to. No i koniec pierwszej połowy. Powiem tak, gramy dobrze. Utrzymujemy się teraz przy piłce, nie za bardzo forsujemy tempa, żeby było sił na drugą połowę. Ale w drugiej połowie myślę, że jakieś zmiany i będzie gitara, więc zobaczmy sobie tylko jeszcze statystyki meczu, no i lecimy z drugą połową. Statystyki wyglądają następująco: 6 strzałów, 4 celne, 1 strzał, 1 celny. Przyjęcie piłki na naszą korzyść, przejęcia 6-5. No,
No to mówi wszystko na siebie, więc lecimy drugą połową i myślę, że Romak już kiedyś się nastrzelał. Ale na razie nie robię zmian. Kosa w poprzeczkę! No naprawdę, naprawdę, druga poprzeczka w tym meczu. Ale grają jak natchnieni. Tutaj wyjście, starczy prosty zwód, proste przytrzymanie piłki, tutaj zejście, obrócenie się, wrzuta i jeszcze to przyłożenie by tutaj było. A czekajcie, tu zrobimy zamach, pięknie, pięknie. Jeszcze Żurkowski, właśnie to jest ta młoda krew. Tu, no główek jeszcze nie mamy dobrych. Piękne podanie, Żurkowski, ty sobie zejdzie, Żurkowski poprawi, Żurkowski. Ale to jest jeszcze co on zrobił? Aha, dobra, mamy zrzut rożny. Dobra, wróćmy, pich. To musi być bramka i to też jest bramka, 4-0. Dziękuję, do widzenia, robimy dabika, bo to pięknie. Ej, ja chciałem dabika zrobić, czego on to pominął. Ale ładna bramka z wolnego, z rożnego znaczy. Przepraszam bardzo, ale pięknie to siadło. Tak w sumie, jak powinno. Pierwsze zmiany, jakie zrobimy, to damy tak. Świderskiego za Robaka, żeby ten sobie odpoczął. Przydałby mi się jeszcze prawy obrońca, bo Pawelec już nie daje rady. Ale niestety nikogo takiego nie mamy. Więc wprowadzimy sobie Chrapka za Wacka. I później będzie Łuczak za Starzyńskiego, ale to w dalszej części meczu. Łuczak wchodzi na boisko, tak jak mówiłem, za Starzyńskiego. No, przyda się świeża krew na boisku i myślę, że ten piłkarz spokojnie da sobie radę, bo nie w takich sytuacjach nam ratował dupę. A że mamy 4-0, to możemy spokojnie tutaj coś popróbować, więc mam nadzieję, że ten piłkarz zaraz będzie przy piłce. To pięknie porobione przez Świderskiego, 5-0. To już musi być dabik. Świderski wszedł, zrobił to, co niego zależało, dostał to miejsce, uderzył technicznie piłkę. Prowadzimy 5-0, no nie wierzę w to po prostu. Ale tutaj to ładne zamarkowanie, czyli tak zwany scoop turn. No i prowadzimy oczywiście 5-0, czyli nie spodziewałem się takiej wysokiej wygranej. I sorry za mój głos i sorry, że wyglądam tak trochę jak zombie. Ale nagrywam to o 5:37. Tak, nie spałem w nocy. I nie śpię dalej. I sorry za te odgłosy, bo po prostu Messenger mi tak naświruje. Ktoś ze mną pisze po prostu, a ja odpisuję w wolnym czasie. Więc tak to wygląda. Tutaj jest pik, wychodzi sam na sam, a zrobimy tak. Pik, to musi być 6-0 i tak też się stało. Pik, prowadzimy, tak jak mówię, 6-0. No i co? Ja jestem w szoku, naprawdę oni grają taką cudowną piłkę teraz, że aż się można zapaść za głowę. I tutaj jest też błąd obrońców Sandencji. Scoop turn. Chyba najłatwiejszy trik do wykonania i naprawdę bardzo skuteczny w karierze. Tak samo jak i inne triki, tak zwane Berbatov spiny, ale niestety tymi piłkarzami tego nie zrobię, bo oni mają 4 gwiazdek skillów, ani 5, czyli Magini spin. Ale scoop turny wychodzą, najprostsze triki też wychodzą. No i prowadzimy. 11 bramka Roberta Picha w tym sezonie. No i tak też kończy się ten mecz, 6-0. Sandencja zagrała po prostu słaby mecz. Pewnie dostaną ładny opierdziel od trenera. No bo naprawdę to było żenujące z jednej strony. No, no powiedzmy, no to jest Beniaminek, tak? Tego sezonu, który już w rzeczywistości jest za nami, ale no, który też chyba spadł z Ekstraklasy. No ale powiedzmy, że ja się spodziewałem więcej i z meczu ze Śląskiem, ale no, dowodzimy w tabeli i ten mecz to pokazał. Nie przegrywamy z ogórkami, że tak powiem, no i no jest dobrze, tak? Zobaczmy tylko jeszcze statystyki meczu. Stadion cieszy się z wygranej naszego klubu i oby to tak, oby to trwało dłużej, więc no, no jest dobrze. No statystyki meczu wyglądają następująco. 15 strzałów, 8 celnych. Sandencja w drugiej połowie oddała tylko jeden strzał, bo mają dwa, wcześniej mieli jeden. Trochę im wskoczyło, chyba o 2% posiadanie piłki. No ale co, no wygrywa lepszy i tak też zostaje, tak, i 6 bramek do przodu. Trenujemy piłkarzy, Łuczak, mam nadzieję, że ci wskoczy ocena w końcu na te 58. I też wiedziałem, że chyba Starzyński złapał 70 overall. Zaraz sobie posprawdzamy wszystko. A, B, C, no i poprawa coś strasznie słabo. I właśnie teraz się zastanawiam, czy zagrać mecz z Wisłą normalnie, czy nie. Moja rola w klubie, zaraz zagrasz, spokojnie. Zaraz w sumie chyba spróbowałem tym drugim składem. Tylko właśnie, przydało może by się ten drugi skład zrobić. Składy,
Właśnie nie mam drugiego składu. Piszemy RYZ, czyli rezerwa, kontynuujmy. Tak, musiałbym wymienić wszystkich, czyli Łuczak na SPO, Łyszczarz na tu, tu by poszedł Chrapek, Mak na lewo. Świderski na atak, Słowik na bramkę, na prawo poprawa, Kokoszka na środek. Jak to jeszcze mogłoby to wyglądać? Strynić za SPD-ka, czyli musi? Nie, nie musi. Ale nie myślałem, że nie mamy lewego obrońca, ale mamy. Dobra, to tyle, dobrze. No na pewno za ciebie. Wracaj, Tavares. Problem jest taki, że mam małą ławkę. Przydałaby się trochę większa. I tutaj Koseckiego chciałbym kimś zastąpić. Dobra, damy Piechowi szansę. Jak coś, to go później zmienię. Świderski, tylko słabo to z Tavaresem będzie, więc sobie damy za Strynicia. Strynic chyba już w ogóle z odstawkę idzie. Czekamy, jak Jović wróci. Korta, Piechowi damy w tym meczu odpocząć. Starzyński na ławce, wszyscy na ławce, więc takim właśnie składem zaczniemy drugi mecz dzisiaj. No to lecimy z drugim meczem dzisiaj. Wisła, Kraków, Kortra, Śląsk, Wrocław. Gramy praktycznie rezerwowym składem, chociaż to chyba Waska zmieniłem, właśnie mi się pomyliło. Ale no dobra, damy radę, boisko pięknie przygotowane w Krakowie, więc no przydałby się wygrać. I też sorry, jeśli tutaj nie będę mógł usunąć green screena, jeśli tutaj będzie kamera normalna z tyłu, z tłem, bo planuję tu robić coś z green screenem, ale nie wiem, czy się uda, więc bardzo was przepraszam, jeśli będzie z tyłu tło, więc no przepraszam. W ogóle ja zapomniałem zmienić skład, gramy tym pierwszym, yeah. Ale błąd zrobiłem, bo dopiero teraz zauważyłem, że ja wszystkich mam tych podstawowych. Kurczę, dobra, w kolejnym meczu na pewno zmienię, przepraszam was bardzo za to. Nie, no zapomniałem. To jest dobra piłka do Starzyńskiego. Musimy coś wymyśleć, zejdziemy. Strzał! No strzał Rabodą, no! Oj, robak! Troszkę przekombinowałem. Mogło to wyglądać lepiej, no ale niestety nie wyszło. Kurczę. No to... To jest za łatwe, ja chyba muszę poziom podwyższyć. No bo to jest za łatwe po prostu. Ja sobie schodzę normalnie i strzelam bramkę, no bo to jest dla mnie za łatwe. No za łatwe, po prostu dla mnie to jest za łatwe. Za łatwe. Ja sobie po prostu schodzę, puszczam, no patrzcie na to. Podanie było piękne, tu było piękne zejście, takie ala, no i uderzenie po krótszym, no, 2-0, chociaż ten mecz jest cięższy. To muszę przyznać, że naprawdę teraz gra się ciężej, no bo jest lepszy zespół, bo to nie jest tendencja, jak w poprzednim meczu. No, więc tak to wygląda. No i koniec pierwszej połowy. Zobaczmy od razu statystyki meczu szybko, jak to w ogóle wyglądało. Były statystyki, ja zawsze przełączam, nie wiem czemu. No, Wisła coś tam strzela. Może niecelnie, w sumie ja też niecelnie, bo tylko dwa strzały i dwie bramki. To i tak jest, kurde, magia. No ale posiadanie piłki po naszej stronie, co no, powiedzmy, że jest dobrze, tak? Nie, no to już... Nie wiem, jak to nazwać. Dobra, zróbmy takie coś. O. I Starzyński, druga brameczka, ale... Akcja ładna. Tam był strzał robaka zablokowany, później było dośrodkowanie, na kowa się to dośrodkowanie. Te piękne zgranie właśnie do Starzyńskiego. A ten, no, takiego półwoleja uderzył, ale no... Piłka się jakoś toczyła. To chyba za łatwy poziom dla mnie. Oj, dziurę jeszcze dostał. Jak to się u nas mówi, rozdziewiczony. Zrobimy takie zmiany. Piecha damy za robaka, za Koseckiego, no bo on niestety nie ma sił. I damy odpocząć robakowi, a na skrzydło za Piecha spróbuję dać Łyszczarza. Zacznę, może sobie poradzi przód cały wymieniony,
Tył da radę, Pawelca jeszcze trzeba będzie w kolejnym meczu zastąpić, ale w kolejnym meczu zagramy sobie rezerwami, bo będzie słabszy przeciwnik pewnie i powinniśmy dać radę. Nie, no to ja nie wiem. Wiecie co? To naprawdę jest za łatwe, no. O Jezu, ja nie wiem dlaczego oni tak grają, czy to jest, nie wiem, jakiś update, znowu wyszedł Drzesina, czy gra, czy coś. Ale ja gram na zawodowcu, ja wam zaraz pokażę, że ja gram na zawodowcu. I naprawdę jest za łatwo dla mnie, nie wiem czy ja mam, czy ja poziom mam wyższy do grania, czy co. Ale, nie wiem. Bramkarze jakoś dziwnie się zachowują. Nie wiem, no po prostu nie wiem. Ja naprawdę gram na zawodowcu, no. No nie chcę też... A nie chcę też wyższego poziomu, no bo te mecze będą nudne. Dlatego też gram na zawodowcu, ale nie spodziewam się, że będzie aż tak łatwo. No bo przedtem jak grałem na przykład z Poznaniem, to przerąbałem w pucharze, tak? Nie wiem jak to, to różnie, to zależy chyba z kim gram też. A tu Świderski ma miejsca. Musisz lecieć, Świderski. Pokaż, że to polska moc. Pięknie zejście. Podanie. Nie trafiłem. Ale ach, ta piękna. No i koniec meczu, ale powiem wam, że ciul bramek chcieliśmy w tych połowach. W tych dwóch meczach w sumie. Jeszcze zostanie trzeci, zobaczymy, czy da się pobić rekord. I czy w którymś sezonu, w ogóle w którymś FIFA pobiłem taki rekord strzelania bramek jak tym. To nie wiem, 9 bramek. 9 bramek w jednym odcinku. Dało się? Dało. Tak, czyli było 6 wcześniej. Teraz 4, no to 9, no. Ładnie, ładnie. Teraz zobaczmy jeszcze statystyki meczu. No rozjechaliśmy Wisłę, no. 6 strzałów, 2 celne, 12, 4. No 4 celne i 4 bramki, no niestety. Muszą do domu. Nie no, żartuję. A lecimy z ostatnim meczem. Teraz już jestem pewien, na pewno zmieniłem wszystko, wszystkich i mam dobry skład teraz na mecz z Wisłą Płock u siebie. Oczywiście boisko gotowe jak zawsze, bo to we Wrocławiu jest, więc myślę, że mecz będzie udany. Prawdopodobnie po tym meczu mamy 69 punktów. Tak dobrze mówię. Spadek jest ogromny. Przegrana tylko jedna. I lecimy z kolejnym zwycięstwem i myślę, że w tym meczu też będzie łatwo. Chyba. Zobaczymy, chyba że coś się zmieni. Bo to co mecz inaczej jest. Nie, poprzeczka, no. Pierwszy taki groźniejszy akcent w tym meczu. Dopiero w 28 minucie po strzale chrapka w poprzeczkę. No nie wierzę, druga poprzeczka i znowu ładna akcja, tym razem Łuczak. No szkurde, co mam z tymi poprzeczkami. To jest kolejna poprzeczka w tym meczu, znaczy w tym meczu, w tym odcinku, chyba trzecia albo czwarta. Oj, ciężko będzie, coś czuję, ciężko. Ja pierdziele, chrapek, coś tu teraz zwalił. Nie wierzę to, no kurde, no patrzcie, no miał przed sobą praktycznie bramkarza. I strzał w kosmos. Ramosa zrobił, zazdrościł mu pewnie i... Bo ja gorszy mam być? No i koniec pierwszej połowy, dość nudnej połowy, no nie... Spodziewałem się po Śląsku, że aż tak słabo zagrają w tym meczu, no ale rezerwy oszczędzają pewnie siły, zobaczmy tylko statystyki tego meczu. No statystyki wyglądają następująco, 8 strzałów, 0 celnych, 3 strzały, 1 celny po kronie, po stronie korony, Wisły Płock, już mi się myli, bo już jest dość późno, jest 17 po 6. Długo nagrywam, już prawie godzinę. Ale przynajmniej będziecie mieli na pewno fajny materiał. Jeżeli tylko to poskładać, będzie i chrapek do wymiany w drugiej połowie. Ale tu ani minut, to musi być bramka, tak też się stało. Świderski 1-0. Prowadzimy w tym meczu z Kupterń. No i co? Techniczny strzał, praktycznie baw okienko. No i prowadzimy w tym meczu. Pięknie tutaj zamarkowanie, dwóch zawodników zmylił, dwóch. I prowadzimy w końcu w tym meczu. Ładnie wpadła. Świderski. Dobry następca to będzie robaka, coś czuję. Może to jeszcze nie jest ta sama klasa, ale coś czuję, że może się udać. Wygrywamy ten mecz. 1-0 skromnie po bramce Świderskiego. No było ciężko, ale się udało. Więc 3 mecze wygrane
i też się rąbłem, bo jestem tak zmęczony, że już nie myślę. I zamiast powiedzieć 10 wtedy wcześniej bramek, powiedziałem 9, nie wiem czemu. I chyba 11 bramek z tego, co dobrze liczę, strzeliliśmy w tym. Bo tak, bo wcześniej strzeliliśmy 6. Później 4, tak? Że pamiętam. Tu masz 10 i teraz była jedna, to 11 bramek. To i tak jest dużo na jeden odcinek. Serio, jestem tak zajechany, że nie wiem. Mogę wam pokazać nawet, która jest godzina. Jest aktualnie, jak widzicie, 6:26. Więc super. No super. I statystyki meczu widzicie. Tak wygląda tabela po dzisiejszym odcinku, po tych trzech meczach. Mam aktualnie 72 punkty, więc ta pierwsza faza już jest wygrana. W kolejnym odcinku lecimy z kolejnymi meczami. Mamy marzec, zaraz będzie kwiecień, maj, czerwiec i... Nie, maj i chyba będzie koniec wszystkiego. Więc co, to by było na tyle. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, napisać komentarz, zasubskrybować kanał, być na fanpage'a, powiedzieć, czy YouTube mnie co w tą subskrypcji, no bo nie wiem, czy to robi dalej, czy nie robi. Ale mniejsza godzina prawie materiału. Jestem zajechany, nie mam sił na nic, ale mam nadzieję, że się... No po prostu, że się dobra, już nawet nie mogę się wysłowić. Dobra, ja lecę, trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.